zachęcamy do, teraz do wypowiedzi, pytań, być może do pana reżysera. Myślę, że chętnie odpowie. Zdajemy sobie sprawę, że troszeczkę już to trwało, nie wszyscy mogą zostać, to może chwileczkę zaczekamy. Myślę, że w pewnym momencie daliśmy sobie radę. Natomiast co do filmu, chcę powiedzieć, że no przeszliśmy na drugą stronę, tak? Zobaczyliście ciężarów od drugiej strony, napisy, autobusy, ludzi, nazwiska, które pewnie też w waszym życiorysie gdzieś tam padają. Bardzo to wszystko blisko było. Ja bym chciał oddać jednak mikrofon autorowi i twórcy tego filmu. Pewnie nam opowie, jak się stało w ogóle, że zainteresował się tym tematem, na podstawie czego ten film nakręcił i pewnie ciekawych rzeczy paru się dowiemy. Proszę pana, ja mam takie pytanie. Na podstawie... Dziękuję bardzo. Ja mam kilka pytań do pana. Na podstawie jakich materiałów pan ten film nakręcił? Co było inspiracją do tego tematu, że pan go podjął? Dlaczego w tym filmie jest tyle wulgaryzmów? No i niestety lata 40. i 50. XX wieku, a dzisiejsze, to jest szalona różnica. Aktorzy są niedobrani w ogóle, jest bełkot, nie mówią wyraźnie. Poza tym, jeżeli chodzi o całość filmu, no niestety ja się z tym tematem nie zgadzam, dlatego że wiele rzeczy jest nieprawdziwych po prostu. Dziękuję. A co jest nieprawdziwe, panie profesorze? Kompletnie. Przede wszystkim trudno jest się zorientować, kto jest kto. Przede wszystkim mówię, że jest nieprawdziwe. Zachowanie żołnierzy, którzy byli w Narodowych Siłach Zbrojnych, to było przede wszystkim podyktowane tym, że byli to w większości ludzie, którzy rzeczywiście swoją postawą, swoim zachowaniem, swoją mentalnością i myśleniem wiedzieli, na co się decydują. To w większości byli młodzi ludzie, którzy walczyli w Armii Krajowej. I niestety, jeżeli się rzeczywiście czyta prawdziwe wspomnienia, to one odbiegają zupełnie od realiów filmu. Ale film ma swoje prawa oczywiście. Tak samo jak Wajda kręcił. Kręcił filmy też nieprawdziwe, ale jeżeli to ma być dokument dla potomnych, to myślę, że lepiej trzeba trzymać się prawdziwych scenariuszy. Dziękuję. To jest film fabularny, z prawami dokumentalnymi. To jest od razu. Nie zrozumiałem, czy jest nieprawdziwe, czy chłopcy z mojego filmu no byli tacy, jacy byli wtedy. Nie wiem, czy państwo wiecie, jak zginął młot. Nie ten młot tutejszy, mojego filmu, tylko młot od Huzara i od Upaski. Wiecie, jak zginął młot? Bardzo zielony człowiek. Człowiek starszy od nich trochę, zresztą przedwojenny żołnierz. Wiele miesięcy ciężkiej walki, wiele miesięcy przedzierania się, za permanentny stres. Jego trzech braci było jego takim asystą, jak to było jego ochroną. I w tym zaszczuciu, w tym oblężeniu oni widzą w nocy przed sobą 40-osobowy oddział. Biorąc ten oddział jest, KPW. Ich jest czterech. Piją wódkę, bo nie wyrabiają po prostu. I młot, ten wspaniały młot, mówi, idziemy ich rozwalić. Czyli raczej mówią, daj spokój, jestem czterech, a nie 40. Młot mówi, za niewykonanie rozkazu, pan jedną z braci w głowę. Zabiję. Tych dwóch braci pozostałych zabija młot. To jest śmierć młota, żołnierza, który wiedział, za co ginie, za co walczy, był patriotą Polski i walczył z komunizmem. Więc takie zrównywanie wszystkiego, takiego lansarciku, że oni byli tacy dobrze rozmodleni, to nie jest prawda. To jest życie. To jest stanie, żebyśmy się zrobili pokrzyżować w muzeum i to muzeum, proszę bardzo, można pójść, się pokłonić, zobaczyć takie te wartości skamienione. A w tym muzeum, w moim filmie, pojawia się życie po prostu i o to chodzi. Takie to życie jest. Powiem jeszcze jedno. Ten film tak naprawdę jest również o współczesności. Bo to nie jest tylko film o takim... To jest film popularny, ma prawo do metafory pewnej. Często mi się zabiera, prawo do tej metafory. To jest film metaforyczny o tym, jak się dobija polski patriotyzm. Był bardzo wygodny patriotyzm, taki bogojczyźniany, taki muzealny. Bardzo wygodny. Ale jak spotkać się z nowymi ludźmi? I oddać im tam drogi, której nie mieli, no to jest wielka sztuka, wielka sprawa. I o to mi chodzi. Pytanie.
na jakiej podstawie pan nakręcił scenę zabicia Nasiorskiego? Dobrze, powiem, bo... Znaczy, źródłem tego filmu. Po pierwsze jest materiał, który otrzymałem od Jana Białostockiego, materiał nagrany na wideo w latach 90. Było prawie 100 godzin rozmów z różnymi ludźmi, żołnierzami wyklętymi, wtedy żyjącymi. Teraz ich żyje H2, tych ludzi H2, a po trzech. A po drugie, oczywiście potem, kiedy już ten materiał jakoś przez siebie wpuściłem, to parę ładnych lat trwało. Wtedy materiał i pełnił. I ta scena dokładnie jest z materiałów z Teczki Roja w ogóle, z materiałów dotyczących jego oddziału. Dokładnie to jest i Pełnowska... Poza miastem? To było na wsi, to był taki problem. No widzi pan, i tutaj jest taki problem. Troszeczkę tego. Ja organizuję tutaj też dni żołnierzy wyklętych. Dwa razy zrobiliśmy odbicie więźniów w Mławie z urzędu B. Wszystko w porządku. Ja nie jestem stąd, tylko że jest mały problem w tym sensie, że jak rozmawiam z ludźmi tutaj stąd, to oni po prostu troszeczkę inaczej opowiadają niż tutaj jest to powiedziane. Oczywiście. Najprawdopodobniej, bo ja to słyszałem w Gąsocinie, bo w Gąsocinie prawdopodobnie został zastrzelony Nasierowski. Tak. Przy tej egzekucji w mieście, proszę pana, w mieście zaciął się rojowy pistolet. To jest jedno ze scen, której tutaj też nie. I jest jeszcze rzecz druga. Taka, że wiemy, że to jest trudna ta historia. Natomiast mam do tego prawo się zapytać, ponieważ dwukrotnie zwracaliśmy się jako stowarzyszenie do państwa, nie, bo przez Dobroni, portal historyczny, i zapraszaliście grupy ludzi, którzy by chcieli wziąć udział, odwiedzić na tej historii. 0-0. No i teraz mamy taką historię. W ogóle mi dwoma sprawami nie zrozumiałem. Po pierwsze, to nie jest film rekonstrukcyjny. Co innego jest kultura rekonstrukcji, której się bardzo pochylam się, naprawdę się pochylam nad rekonstrukcją. Ale nie, nie, tu nie chodzi o to. To jest wspaniała sprawa, a teraz jest film popularny. Ja to jest pan mówił o tej samej scenie, tylko ona jest w całym przypadku po prostu na wsi. Nie jest go zacięty, że jest małym miasteczkiem przy okazji. Natomiast ta scena była bardzo ważna. Pan oddał, osobowość Nasierowskiego została oddana właściwie. Tak, no zachodzi się go. Właściwie, zgadzam się z zgodnością. Natomiast... Dokumentacja nie jest w stanie wykonać, to nie jest rekonstrukcja. Co do pańskiego udziału w moim filmie, przepraszam, nie wiedziałeś, pan się do niego zgłosił. Nie chodzi o taką rzecz, że w tym sensie, że po prostu, że mi się wydaje, że chyba tutaj troszeczkę nie mamy odbicia, jeżeli chodzi o... relacji tutaj ludzi, którzy to są wokół nas, bo mówię, ja będąc z zewnątrz, ja nie mogę zrozumieć. Może powiem tak, jestem człowiekiem, który musi chłodno oceniać fakty, tak? No i te fakty są różne. Pod Sarnową Górą jest napisane wyraźnie, że tą radiostację w Ciechanowie rozbili Rosjanie, a wiadomo, że rozbili ją Polacy. To przez 5 lat wisi, wszyscy to widzą. Natomiast my mówimy teraz o dziele artystycznym i proszę państwa, no weźcie pod uwagę fakt, że nasze wspomnienia są bardzo egocentryczne. Najlepszym dowodem, nie wiem, takim, żeby do wszystkich dotrzeć, jest taki portal Nasza Klasa. Pół Polski się spotkało i każdy inaczej swój pobyt w szkole wspominał. To samo jest z tą historią. Emocje, zmartwione losy. I ja, oceniając ten film wewnętrznie, muszę powiedzieć, że moje zaskoczenie polega na tym, że to nie jest western, tylko to jest bardzo filozoficzny film. I powiedziałbym, że nawet za bardzo filozoficzny, dlatego że sam autor teraz prowokuje dyskusję na ten temat. I to w zasadzie tyle, no bo jak pytanie, no od razu widzę, że pani Wojsku nie była. No nie była pani Wojska, był 15, ja wiem jak się żołnierze zachowywali, jak się zachowują dzisiaj. Jest, proszę pani, jest wygląd oficera przedwojennego wyidealizowany, zwyczajnie, karabiny się zacinały, kawaleria również się zatrzymywała, wszystko jest w porządku, a żołnierze pili wódkę oraz brzydko mówili. Oni byli i dalej są normalni. Potwierdzam.
Pan kapitan wie, co ja mówię. Ja tylko chciałam się ukłonić reżyserowi. Temat był bardzo trudny i naprawdę uważam się bardzo wzruszona i bardzo się cieszę, że przyjęłam. Następujące pytanie, ponieważ zostaliśmy zaproszeni, że film ma taką formę jeszcze nieskończonego filmu. Na czym polega problem, żeby go dystrybucja była mogła być pełna? O tego nie wiem. To jest tak, film jest od 3 lat blokowany przez telewizję publiczną i Polski Instytut Sztuki Filmowej. Złożyłem pierwszą wersję montażową w grudniu 2010 roku. Ona była dłuższa od tej wersji o 30 minut. No jest chyba pierwsza wersja. No ale na tym etapie telewizja jakby zaczęła to żadną bitwę, po prostu nie przyjęcie tego filmu. Do tej bitwy pół roku później dołączył się Polski Instytut Filmowy, który ma obecnie proces zresztą. Jakby główny problem tego procesu jest taki, że film jest wbrew umowie dłuższy o 14 minut. O te 14 minut to 3%. Oczywiście to tylko zastępcze są formy działania, bo tak naprawdę jest to forma cenzury w oczywisty sposób. Wiem, że się wielu ludziom może nie podobać jakby język, czy taka nowoczesność naszych dziadów. No trochę to jest jakby dlatego, że chciałem, żeby się kontaktować jednak z młodzieżą, bo już nie zdążyłem zrobić filmu, który miałby takim pokłonem dla żołnierzy. Właściwie nie zdążyłem, bo 15 lat temu. Teraz już nie jest tylko dla mnie. To jest, myślę, że bardziej dla polskiej mitologii, dla polskiej jakby tożsamości i tego słowa moralnego, po to jest. No więc ten film, w związku z tym, te 3 lata, gdyby nie jeździł po Polsce, jakby niedawno byłem w Stanach nawet, więc gdyby nie jeździł, to by nie było, po prostu by zniknął. On jest ciągle w kopii roboczej, to znaczy nie ma tam tego właściwego dźwięku, takiego jak powinien być, takiego super zawodowego. Nie ma kopii obrazu, czyli operator już nie wykona żadnej pracy poza tym z planu właściwie, tylko tak było nakręcone. A kopia obrazu bardzo niezwykle ważna rzecz, ten obraz się zmienia, staje się jednorodny. Nie ma również efektów specjalnych, czyli nie ma wszystkiego tego, co widownia odbiera wprost, na przykład ktoś dostaje z karabiną, jest krew, te rzeczy. Tego właściwie nie ma, to jest plan. Nie ma postsynchronu właściwie. No, w tym sensie jest jakby nieskończony i no to wymaga skończenia tej postprodukcji, a żeby dystrybucji, bo teraz dystrybutorzy się filmem zainteresowali. Znaczy wyraźnie poczuli po tej mojej takiej podróży po świecie z tym filmem, że ten film będzie oglądany dwukrotnie. I no i takie trwają. Z jednej strony na moją dystrybutorzy, z drugiej strony mam proces z pismem, z trzeciej strony telewizja jakby po 3 latach oświadczyła, że film jest świetny nagle, żadnych uwag. I czekam na jakiś aneks z tych stron. 3 lata mi zmarnowali. Ciekawe dlaczego. 55 albo 8 dni. Czyli generalnie to jest drugi ogień. No tak. Po prostu drugi ogień. Stary, chciałem panu bardzo serdecznie podziękować za ten film. Myślę, że w imieniu większości tej sali. Bo proszę państwa, w Polsce jeszcze nie powstał żaden film o NSZ, NSW, NZW. Nie ma filmu tak naprawdę dobrego o Powstaniu Warszawskim i tak dalej, ale to jest inny temat. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za ten film, ale mam jedno pytanie, znaczy właściwie uwagę. Bardzo mnie uderzyło to, że właściwie nie ma fragmentów, które by przedstawiały, a w szczególności młodzieży, przyczyn, dlaczego żołnierze wyklęci w ogóle byli, dlaczego walczyli. Może warto byłoby dokręcić, ja nie znam etapów filmów, nie znam możliwości, może warto byłoby dokręcić parę scen pokazujących brutalność Armii Sowieckiej, Urzędu Bezpieczeństwa, żeby młodemu pokoleniu, oni kompletnie nie wiedzą teraz, co to są w ogóle, bo żołnierze wykręci. Dlaczego podejmowano taką walkę? My pewnie wiemy wszyscy, natomiast młode pokolenia nie. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Kompletnie świadomy wybór. Ja się naglądałem filmów, w których Polak jest ofiarą katowania, bez przerwy. Katowano nas przez UB, przez sobie, przez hitlerowców. W tym filmie moim zdaniem więcej ginie UB-ków niż partyzantów. Zabijanie UB-ków sprawiało mi ogromną przyjemność w tym filmie.
I o to mi chodziło. Mam wrażenie natomiast, że to przecież nie dlatego byli żołnierze wyklęci, że tam trzeba być tak brutalnie. Po prostu Polski nie było. Po prostu przyszli Sowieci. To, i to, czy by bili, czy by nie bili, to nie była Polska. Tak mi się wydaje. Zabijanie polskiego patriotyzmu, natomiast jeśli Państwo zauważyli, jeden z zubowców został zabity 4 razy i zmartwychwstał dziwnie. To też jest jakaś symbolika, nie? Że trzy razy, tak. Że jednak patriotyzm ginie, a cały czas jak Feniks z popiołów odradza się ta dziwna wizja naszego państwa. Nie? Natomiast wielki ukłon w stronę reżysera i jeszcze raz dziękuję. Chciałem się pana reżysera zapytać, czemu powinien służyć ten wątek śląski. W 1943 roku Żydzi, prawda? No Mazowszu. I na przykład to byli komuniści, jeżeli ktoś jest komunistą, czy jest Polakiem, czy też wśród historii komunistycznej partii polskiej, to byli członkowie partii, dostawali pieniądze od Stalina, przewodnik pas opisała, jeszcze jedna jaczanka komunistyczna została rozbita, czyli komórka, prawda? Byli, siedzieli w kryminałach w Polsce, prawda, za zdradę, przechodzili przez zieloną ręce, jeżeli byli komuniści, czy to Polacy, to byli zdrajcy. Nie ma żadnych tych, jeżeli ja bym dowództwo na przykład tego się działo, no to takich ludzi się likwiduje. Trzeba natychmiast likwidować. No czemu to służyło? No na nowe ziemi, na przykład jeżeli będę oglądał to jest zachodu, my znamy uwarunkowania, polską historię i to na nowe ziemi zbrojne się przekonają na zachodzie. Ja taki Ali przeczyta taki tekst, to że źle to odebrał, proszę to zrozumieć, że Polacy mordowali Żydów. I to jest, ja bym to, no, zmienił to troszeczkę. No taki wyjście. Wątek żydowski jest po to, zaczęło się bardzo nie początku, opisując lata 40-50, bez udziału Żydów. Natomiast nie jestem też szaleńcem, który powie teraz w tej chwili, zamiast opowiedzieć historię o tych żołnierzach, o tym, jak nie byli Żydzi. To jest absurd. Na razie to zostawmy do tego dojdziemy, jeśli będzie szansa. Ale na razie jest tak, że chciałbym ten wątek jednak zostawić. W tym filmie nie jest tak, że Polacy mordowali Żydów. Ten facet rozwalił oddział komunistyczny, w którym byli Żydzi. A ponieważ sprawdzenie chciał go zgnoić, a popularne było to, że Żydów nie można ruszać, w związku z tym go wystawili w ten sposób. W ten sposób, a dość rozumiem, delikatnie potraktowałem wątek żydowski. O to mi chodziło. W tym, tutaj taki film leży mój, który został mi takim, na dobrą sprawę, przygotowaniem do roja. Kadry, to się nazywa. Ten film jest trzyczęściowy, film na drogę zbrojny. Ja ten film chciałem sprzedać do Discovery. Bo to jest bardzo zapytany dobry film. No i odrzucili. Wiecie dlaczego? Bo tam Czapliński, taki Mryś, ten jeden z tutaj bohaterów, mówi tak, no to samo do końca pan powiedział przed chwilą. To znaczy, no jak to, jeżeli Żyd był zdrajcą, no to się mordowało. Jak zdrajca, to Żyd czy nie Żyd? Się mordowało. Tak. I za to zdanie ten film nie poszedł oczywiście do Discovery. Dobry to chyba... Ja mam pytanie, chciałem się dowiedzieć, jaka kwota jest kwotą brakującą do ukończenia filmu i w jaki sposób pan producent zamierza zdobyć te pieniądze oraz kiedy możemy się spodziewać finalnych efektów. Dziękuję bardzo. To jest tak, że przez te 3 lata, jak Państwo wyobrażacie, to wszystko jakby przez cały czas się jakby zwiększał i ten dług, robił dług teraz, zacznijmy od dług. Ta sytuacja, w której został film, producent filmu, podobał za duże tego filmu, permanentne, znaczy geometryczne. Nie, nie, to bardzo ciekawe, przeskazał. I w związku z tym była ta wspaniała akcja, no ludzie po prostu pomagali, zbierali pieniądze i te zbierane pieniądze ciągle wszły w ten dług, prawda? Ten dług się ciągle w efekcie utrzymał około 500 000. Trochę może mniej teraz. I potrzebuję również na zakończenie postprodukcji filmu popularnego drugie pół, a na skończenie serialu, bo tam jeszcze serial jest jakby dla telewizji, czy tyle by nie chciała, to jest około 1,5 miliona złotych z długiem skończenia filmu po prostu, po tej dystrybucji. Ja mam ciągle nadzieję, że ta dystrybucja będzie 1 marca następnego roku. Znaczy, że mamy jeszcze zdążę z tymi pracami, z oddaniem tego długu i z dystrybucją. Mam taką nadzieję.
reżysera na pańskie pytanie. Tutaj jest takie stoisko, na którym można zakupić różnego rodzaju gadżety, z których dochód z ich sprzedaży jest przeznaczony na dokończenie filmu. Można także kupić książkę pana Zalewskiego, filmy przez niego produkowane. Także serdecznie zachęcamy. Myślę, że pan reżyser chętnie będzie podpisywał swoje książki. Dziękujemy państwu bardzo za przybycie. Zapraszamy na kolejne inicjatywy, które będziemy w przyszłości organizować.